Czy już widzieliście najnowszą część filmu Obecność? Kolejna, trzecia już część słynnej Obecności na rozkaz diabła opowiada o najmroczniejszym śledztwie prowadzonym przez Eda i Lorraine Warrenów. Tak wyczytamy z planszy, która pojawia się na samym początku filmu. Na rozkaz diabła to przerażająca historia okrutnego morderstwa i złych mocy. Wstrząsnęła ona nawet doświadczonymi badaczami spraw paranormalnych, małżeństwem Warrenów. Ten zdumiewający przypadek zaczyna się od walki o duszę młodego chłopca. Wkrótce Ed i Lorraine stają w obliczu czegoś, z czym jeszcze nigdy wcześniej nie mieli do czynienia. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych podejrzany o morderstwo broni się, twierdząc, że był opętany przez demona. 24 listopada 1981 roku w Brookfield w USA skazano Ernie Johnsona za zamordowanie 40-letniego Alana Bono, do popełnienia którego doszło 16 lutego. 19-letni Ernie kilka razy zranił nożem właściciela motelu Brookfield Pet, w którym spał razem ze swoją dziewczyną Debbie Glatzel. Największym szokiem dla mieszkańców spokojnego do tej pory miasteczka był fakt, że Ernie został ponoć opętany przez diabła. Mężczyzna twierdził, że w tym dniu rzeczywiście trzymał nóż, jednak jego ręką kierowała siła demona, który, jak twierdził, go opętał. Policja zatrzymała mężczyznę kilka kilometrów od motelu. Według oficjalnej wersji, dzień przed tym wydarzeniem, Ernie, Alan i Debbie siedzieli razem w barze i tam spożyli dużą ilość alkoholu. Ponoć wtedy mężczyźni się ze sobą pokłócili, a Debbie nie potrafiła ich rozdzielić. Ernie pod wpływem alkoholu zamordował Alana. Warrenowie uważali jednak, że było zupełnie inaczej. Jak twierdzili, kilka miesięcy wcześniej doszło do opętania Ernie Johnsona. Mężczyzna był bowiem obecny przy odprawianiu egzorcyzmów, które Warrenowie przeprowadzali na kilkunastoletnim chłopcu. Podczas gdy demon opuścił ciało chłopca, wszedł w najbliżej znajdującą się osobę, którą okazał się być Johnson. 11-letni David, który nosił w sobie diabła, był młodszym bratem Debbie. Pewnej nocy obudził się i zaczął wrzeszczeć. Spanikowany opowiedział rodzicom, że we śnie odwiedziła go przerażająca istota, która szeptała do niego, aby na siebie uważał. Rodzice chłopca od razu wierzyli synowi, zwłaszcza że David nie miał skłonności do udawania i bardzo bał się strasznych opowieści. Po pewnym czasie tajemnicza postać zaczęła się pojawiać już nie tylko we śnie, ale i w ciągu dnia, przybierając postać starszego pana. Chłopiec coraz częściej budził się posiniaczony, z zadrapaniami na ciele, przybrał też na wadze i zaczął posługiwać się cytatami z Biblii. Rodzina Glatzelów na próżno próbowała szukać pomocy w kościele, w końcu skontaktowali się ze słynną parą demonologów. Małżeństwo od razu wyczuło w domu obecność nieczystych sił, dlatego natychmiast postanowili przeprowadzić na chłopcu egzorcyzmę. W czasie wygłaszania modlitwy David zaczął przemawiać nie swoim głosem, następnie zaczął lewitować nad swoim łóżkiem i opowiadać duchownym o przyszłości, w której widział Johnsona mordującego nożem nieznajomego człowieka. W październiku 1980 roku Warrenowie skontaktowali się z policją w Brookfield, aby ostrzec ich przed niebezpieczeństwem. Ponoć podżegał demona w trakcie odprawiania egzorcyzmów. Zachęcał go, by zostawił ciało niewinnego Davida w spokoju. Diabeł postanowił pokazać Johnsonowi, że sprawuje nad nim całkowitą władzę. Wyszedł więc z ciała chłopca i zadomowił się w ciele Arniego. Po pomyślnych egzorcyzmach Ernie i Debbie przeprowadzili się do motelu Brookfield Pet. Ponieważ Debbie dostała niedaleko pracę jako fryzjerka psów, pewnego dnia dziewczyna zauważyła, że Ernie zaczął się dziwnie zachowywać. Budził się wieczorem, rozmawiał przez sen i wpadał w trans, który był już Debbie bardzo dobrze znany. Johnson zachowywał się jak jej młodszy brat David. Za każdym razem, kiedy Ernie budził się z transu, zupełnie niczego nie pamiętał. Debbie zaczęła się obawiać, że jej ukochany mógł zostać opętany przez tego samego demona.
Z dnia na dzień z Johnsonem było coraz gorzej. Pewnego wieczoru para wraz ze znajomymi poszła do lokalnego baru, w którym przebywał Alan Bono, właściciel motelu zamieszkiwanego przez Ernie i Debbie. Wszyscy pili alkohol i świetnie się bawili. W pewnym momencie Alan Bono zaczął nachalnie zalecać się do młodych dziewczyn, co nie spodobało się Johnsonowi. Mężczyźni posprzeczali się, a Debbie nie potrafiła ich rozdzielić. W pewnym momencie Johnson wyciągnął z kieszeni mały ostry nóż, którym śmiertelnie zadźgał Alana. Proces Johnsona odbył się w Sądzie Najwyższym w Danbury w październiku 1981 roku. Linia obrony twierdziła, że młody chłopak został opętany przez demona, który wcześniej nękał Davida Gledsela. Mimo że obrona posiadała zdjęcia i nagrania z egzorcyzmów Davida, Kościół nie zdecydował się jej wesprzeć. Prokuratura natomiast uznała, że to, co przyznawała obrona, nie ma najmniejszego sensu i przyjęła wersję wydarzeń, która dotyczyła spożycia nadmiernej ilości alkoholu przez nastolatka.